Dziś w testach Roland 6S. Malutka maszyna perkusyjna, prawdopodobnie najpotężniejsza maszyna perkusyjna na świecie w tak małym rozmiarze. Zaczynamy. Tak prezentuje się TR6S. Ta kiwcie jest zasilana za pomocą baterii. Bateryki są w zestawie, więc od razu możemy podłączyć i cieszyć się tą maszyną, co jest bardzo fajne. No i wystarczy w zasadzie podłączyć ją kablami, żeby zacząć zabawę. TR8S to tak naprawdę nic innego jak taka troszkę mniejsza wersja TR8S, a więc maszyna, która dość szybko zdobyła serca muzyków grających na żywo. Tak jak mi się wydaje, coraz częściej widuję ją wśród muzyków właśnie grających na żywo. W porównaniu do TR8S oczywiście ma mniej regulatorów, a więc musimy najpierw wybrać instrument, który chcemy modulować. Dopiero później możemy modulować jego parametry. To samo dotyczy też oczywiście także efektów. No i oczywiście mamy mniej kanałów, bo tu mamy 6 kanałów, a TR8S ma tych kanałów 11. Jeżeli to by Was interesowało, to bardzo polecam Wam na kanale YouTube producenta. Jest bardzo fajny zestaw improwizacji czy takich live actów granych przez kobiety cenione w środowisku techno. Silnik tego urządzenia jest dosyć rozbudowany, bo z jednej strony mamy tutaj klasyczne barwy pochodzące z maszyn TR, emulowane na drodze właśnie algorytmicznej, można byłoby powiedzieć. Z drugiej strony mamy syntezę FM i jeszcze dodatkowo sample. No i tak do generowania takich właśnie klasycznych analogowych barw zaangażowano tutaj silnik Analog Circuit Behavior, którego ogromną zaletą jest to, że możemy sobie odstrajać te barwy tak, jak nam się to podoba. A więc na przykład w przypadku stopki oznacza to możliwość zmiany jej stroju bez słyszalnej utraty jakości. Możemy też ją wydłużyć. Taka manipulacja samplami często powoduje, że właśnie tracimy na rozdzielczości. To samo dotyczy barw FM. Znalazłem bardzo fajny pattern, który właśnie z takich barw korzysta. I teraz zabawa polega na tym, że barwy typu FM możemy właśnie w bardzo fajny sposób morfować, zobaczcie. Co więcej, możemy także je stroić. A te wszystkie ruchy możemy oczywiście nagrać, co otwiera kompletnie nowe możliwości. Fantastyczna sprawa. Jeśli tak jak ja lubicie korzystać z własnych sampli, to możecie je ładować bezpośrednio z karty. Folderów może być tyle, ile chcecie. Natomiast samo urządzenie może pomieścić, zdaje się, do 400 sampli. No, oczywiście ładowanie sampli może być niekiedy trochę czasochłonne. Kiedy próbowałem ładować pętle, to łącznie zmieściło mi się tych sampli chyba niecałe 100, ale myślę, że jeżeli korzystacie z pętli perkusyjnych wyłącznie, no przepraszam, z próbek perkusyjnych, to spokojnie ten limit pewnie jest do wykorzystania. Tak czy siak, to i tak byłoby około 20 zestawów złożonych wyłącznie z własnych sampli, więc całkiem sporo. Takiej wcie już powoli przekraczam dostępną pamięć, bo tych sampli załadowałem całkiem sporo. No ale też już nagrałem troszkę własnych patternów z użyciem sampli. Jeden z nich Wam zaprezentuję. Aha, no i zapomniałem powiedzieć, że łącznie urządzenie może pomieścić do 128 zestawów perkusyjnych, z czego około 70 slotów jest wstępnie wykorzystanych na fabryczne zestawy, chociaż oczywiście możecie je nadpisać.
Mogłoby się wydawać, że 6 ścieżek to mało, ale kiedy weźmiemy pod uwagę możliwość ładowania sampli i wyzwalania ich z różną właśnie prędkością czy różną częstotliwością, daje nam ogromnie wiele możliwości. Zresztą zobaczcie. Ale chyba największym atutem urządzenia jest właśnie sposób programowania, czy to, jak łatwo to przebiega. Wybrałem już sobie pusty pattern, no i teraz przychodzę może na stopkę, zacznę od stopki i zacznę sobie umieszczać tu jakieś dźwięki. Oczywiście mogę też szukać odpowiedniego zestawu. Tak jak już wspominałem, może być ich nawet 170. To brzmi dosyć ciekawie. Możemy oczywiście tu ładować też własne sample, albo jeśli nie podoba nam się instrument, to możemy go w łatwy sposób podmienić same. Wszystkie elementy możemy stroić. Tak to właśnie działa. Do tej pory pokazywałem, jak programować jednotaktowe sekwencje, ale można z nich także tworzyć ciągi, łańcuchy, niekoniecznie od 1 do 4 czy 5, 8 w dowolnej kolejności. I tak właśnie zbudowana jest większość fabrycznych patternów. Możemy także wyzwalać tutaj przejścia, korzystając ze skatera, takiego wbudowanego efektu, bądź też po prostu wyzwalać konkretną wariację. I w każdej chwili możemy także przejść do innej sekcji. A jeśli to byłoby nam niewystarczające dla nas, to możemy także łączyć te sekwencje z kolejnymi właśnie patternami pochodzącymi właśnie z danej sekcji chociażby. No, przypuśćmy, że wrócimy jeszcze raz do tego patternu. To, co też fajne, mamy funkcję step loop, która po prostu zapętla wybrany krok. No i oprócz tego też każda sekwencja, każda ścieżka może mieć inną długość, co oznacza możliwość tworzenia interesujących polirytmów. Także robi się taki ciekawy, dość muzyczny bałagan. Nie mówiłem zbyt wiele o efektach, ale bardzo wiele da się tutaj zrobić. Decydujemy m.in. o tym, które dźwięki trafiają na delay czy pogłos, a które nie, w jakim stopniu, ale też na poszczególnych właśnie elementach możemy uruchamiać efekty. I tych efektów na każdej ścieżce do wyboru mamy naprawdę sporo. Także taki ten wybór jest naprawdę spory, ale oprócz tych efektów mamy także w samych ustawieniach, oprócz wysyłek, takie na przykład parametry jak spread, więc coś w rodzaju takiego stereofonicznego chorusa, a także nawet beat reduce, a więc ten talerz mogę obrobić na różne sposoby, zanim jeszcze trafi właśnie na dedykowany sobie efekt. No i oprócz strojenia właśnie też mogę złagodzić atak. Teraz bardziej przypomina właśnie shaker. Oprócz tego oczywiście też mamy efekty na masterze. Ten wybór też jest tutaj całkiem spory. Nie ma tu efektów przestrzennych, raczej takie właśnie efekty modulacyjne, względnie na przykład efekty szumowe. Distortion, kompresor. No i oczywiście filtry. Podsumowując, TR-6S to potężna
maszyna małych rozmiarów, ale z bardzo rozbudowanym blokiem efektów, sporymi możliwościami gry na żywo. Pomimo tego, że tylko 3 potencjometry i 6 suwaków, to jednak dość dużo trybów działania. Możliwość tworzenia polirytmów, możliwość łatwa tworzenia przejść, wyzwalanie poszczególnych wariacji, czy też właśnie zapętlania wybranych kroków. Dość tego jest sporo i jeżeli ktoś gra w taki dość przemyślany sposób, to myślę, że może z tego w fajny sposób skorzystać. Dodatkowo to także interfejs audio, o czym zapomniałem powiedzieć, po podłączeniu do komputera. Te wszystkie dźwięki możecie zgrać z tego urządzenia na osobnych śladach, ale także możecie wykorzystać wyjście tego instrumentu jako po prostu wyjście swojego interfejsu audio. Także bardzo fajnie to także działa.